Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest pan podinspektor Jacek Kudła. Witam, panie inspektorze. Dzień dobry, panie Arturze. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo gorąco. Zapowiada się interesująca rozmowa, ale żeby powiedzieć tak tym, którzy być może pana inspektora nie kojarzą, emerytowany oficer policji, wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Policji, a obecnie Akademii Policji w Szczytnie, a także Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, stały biegły sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, autor, uwaga, grubo ponad 100 publikacji naukowych, w tym książek, posiada doświadczenie w pracy operacyjno-rozpoznawczej, ponad 3 dekady tak naprawdę badania tychże zagadnień, no i do tego jeszcze członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Panie Arturze, dziękuję za tak szczegółowe przedstawienie mojej skromnej osoby. Porozmawiamy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, więc poniekąd wracamy trochę do świata służb specjalnych, ale nie tylko, bo te czynności przecież charakteryzują też sporo służb mundurowych. No i może zaczniemy tak, nie chcę powiedzieć, że od końca, ale właśnie od tych ważnych rzeczy. Panie inspektorze, trwają przecież prace, są zespoły, które bardzo by chciały wprowadzenia kodeksu pracy operacyjnej, kodeksu, czyli kompleksowej de facto ustawy. Są środowiska, które chciałyby, żeby to uregulowanie weszło. Ja powiem szczerze, gdzieś tam też w tych środowiskach jestem z prostej przyczyny, ponieważ uznaję, że takie czynności, o których za chwilę też będziemy mówić, które jakby nie patrzeć, mocno ingerują w podstawowe prawa i wolności człowieka, nie tylko jakby na niwie prawa naszego krajowego, ale i europejskiego, no wymagają uregulowania ustawą, a tej ustawy nie ma. To na pewno, ale przytaczam przykład ustawy dotyczącej środków przymusu i broni, której kiedyś też nie było. W końcu powstała, uregulowano pewne kwestie, bo to też przecież no, stosowanie tych środków, które również niestety mogą spowodować, począwszy i od bólu przez kalectwo, a nawet i śmierć, no wymaga takiego uregulowania. Czy jest to właśnie ta ustawa, która ma być uchwalona, jak ładnie to ujął pan w swojej książce, ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych policji, de lege ferenda. Tak, tam aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe. Tak, to wydanie drugie, uzupełnione i uaktualnione z 2018 roku. Zatem, to tak uzupełniając. Zgadza się. Tą pozycję. Natomiast, szanowny panie Arturze, jeżeli chodzi o tą ustawę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczym, bo dzisiaj poświęcimy jej, myślę, że chwilę, temat nie jest nowy, tak? Temat nie jest nowy, temat się powtarza. Wielokrotnie jest podnoszony przez różne gremia służb, polityków, w Senacie, w Sejmie, no teraz ta komisja senacka, tak, powołana do spraw inwigilacji, gdzieś no, pracują też nad tą ustawą, tam pan Bondaryk zdaje się też no, próbuje pisać ustawę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczym i bardzo dobrze, niech komisja może nada początek tej ustawy, niech coś będzie, żebyśmy mieli nad czym pracować, bo nie wierzę w to, że to tam powstanie gotowa w komisji senackiej ustawa, nie ma mowy, nie wierzę w to. Po prostu to jest tak skomplikowany proces, bardzo bym chciał, żeby taka ustawa powstała, ale jest to tak trudne i tak skomplikowane, że nie będzie to procedura absolutnie łatwa i nie wierzę, że to zostanie załatwione w jednym zespole. Też jak pan wspominał, jest to bardzo też trudna rzecz dla samych rządzących, prawda? Obojętnie jak partia by nie rządziła, jest to bardzo trudne, ponieważ wie pan co, no kwestia tutaj służb specjalnych, prawda? Próbowaliśmy reformować służby specjalne, tak? I jaki był wynik tego? Nie dało rady zreformować. Wielokrotnie, prawda? Praktycznie się co jakiś czas mówi, co pół roku, że jest reforma służb specjalnych. No i w sumie no, nie są one zreformowane, prawda? Podobnie jest tą ustawą. Ona dotyka niezwykle delikatnej problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych. Nie jest to do końca wygodna ustawa dla rządzących. Ta ustawa może wprowadzić bardzo dużo zamieszania także w świecie politycznym.
nie można się oszukiwać, trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Ja w tym podcaście pozwalam sobie na nieco więcej, bo ja to zawsze się boję wypowiadać tak odważnie, ale troszeczkę tu z panem Arturem porozmawiałem wcześniej, stąd troszeczkę nabrałem tej odwagi i staram się powiedzieć nieco więcej na ten temat. Myślę, że to zostanie bardzo ciepło odebrane i dobrze wykorzystane i przez rządzących, i przez komisję senacką, i przez służby, bo o to mi chodzi. Zatem do rzeczy, konkretnie, tak? Bo służby lubią konkrety. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. Bardzo bym chciał, żeby taka ustawa została uchwalona, ale pod pewnymi warunkami. To nie jest, jeszcze raz podkreślam, prosta rzecz. Zatem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przygotowałem kilka tez, w jaki sposób by można było tą problematykę unormować. I tak, po pierwsze, możemy dokonać inkorporacji przepisów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych do kodeksu postępowania karnego. Zdaje się, że kiedyś pan prokurator Zdzisław Brodzisz już na ten temat mówił, wspominał, prawda? Tutaj w komentarzu pana profesora Skorupki pięknie pisał i jak gdyby już publicznie zajmował stanowisko, że taka inkorporacja powinna nastąpić. Bardzo mi się to spodobało, ale tutaj w tym przypadku ta inkorporacja będzie polegała na tym, że zostaną wprowadzone do kodeksu postępowania karnego tylko ustawowe metody pracy operacyjnej. Czyli takie metody jak kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, przyjęcie, wręczenie korzyści majątkowej, czy przesyłka niewynadzorowana, tak? Czyli te metody, które są, można powiedzieć, expressis verbis w ustawie o policji unormowane, odpowiednio pozostałe służby, prawda? Czyli czy to by załatwiało sprawę? No nie, bo mamy tak 168a, 168b, 580w, paragraf 7 KPK, mówię o KPK przepisach, prawda? I tam już mówi się o tych czynnościach, prawda, one się odpowiednio, podkreślam jeszcze raz, bo tam procesualiści mogą to słuchać, odpowiednio odnoszą do czynności operacyjno-rozpoznawczej, niektóre bezpośrednio, niektóre odpowiednio, ale się odnoszą. Zatem no już tu można o pewnych regulacjach mówić. I wprowadzimy do KPK kontrolę operacyjną, zakup kontrolowany, przesyłkę niejawnie nadzorowaną. I co? I koniec? A co z pozostałymi metodami operacyjnymi? Co z pozostałą problematyką pracy operacyjnej? Zatem jest to jakieś rozwiązanie, no ale no niestety nie do końca ostateczne. Czyli mamy tezę pierwszą. Inkorporacja do KPK tych przepisów. Drugie, to co mówiłem na spotkaniu z prokuratorem z Prokuratury Krajowej panem doktorem Pawłem Opitkiem, coś, żeby utworzyć coś na wzór, przepraszam za żargon legislacyjny, co, ale chodzi o to, żeby wszyscy zrozumieli, coś na wzór ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, czyli no trudno to nazwać, ustawa, wielki cudzysłów, koordynacyjna, no to tak nazwać, żeby wszyscy zrozumieli, że po prostu mamy ustawy kompetencyjne wszystkich służb, tak, czyli mamy ustawę o policji, o ABW, o Agencji Wywiadu, o Centralnym, o CBA, o Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, no i Inspektor Nadzoru Wewnętrznego i w końcu Inspektorat Wewnętrznej Służby Więziennej. I do tych ustaw jest tworzona jak gdyby taka ustawa koordynacyjna, jak gdyby na wzór ustawy o środkach przymusu. Czyli poddaje pewne normy kompetencyjne, normy generalne, które będą stosowane odpowiednio do tych ustaw. To jest drugi mój pomysł, tak? Czyli pierwsza była inkorporacja, druga ustawa jak gdyby koordynacyjna. Czy to się państwu spodoba? Czy to się służbom spodoba? Czy to się praktyką stosowania prawa spodoba? No nie wiem, no poddaję tezy. Trzecia teza, pozostawienie i po prostu pielęgnowanie dotychczasowych unormowań prawnych w związku z rozwojem systemów informatycznych, z rozwojem cybernetycznym, tak? Zatem jako trzecia teza tutaj byśmy pielęgnowali te przepisy, które mamy i odpowiednio je dostosowywali do rozwoju technicznego, tak? Do rozwoju technicznego, technologicznego. I to by było rozwiązanie, kochani państwo, najlepsze dla rządzących, prawda? Zostawić, dać spokój, nie bawić się w tą ustawę, nie robić sobie kłopotu. Ale no niestety, ktoś to musi zrobić. To wszystko idzie do przodu. Prokuratorzy grzmią, sędziowie grzmią. No trzeba to nieuregulowane, tego nie rozumieją. To trzeba zinterpretować. No taka ustawa, no nie ukrywajmy, jest potrzebna. Jest bardzo potrzebna. Tylko która władza to zrobi? No nie wiem, jak to tam politycznie dalej będzie, ale no życzę wszystkim, obojętnie kto by to był, żeby kiedyś podjęli ten trud, nie spoczywali na laurach i żeby doszło do uchwalenia takiej ustawy. Poza tym zachęcam do tego. Zaryzykujmy, prawda? W sensie nie uchwalajmy, ale popracujmy nad tym. Może się uda, prawda? Czyli to by była taka czwarta teza, pozostawienie tak jak jest
I ta ostatnia, najważniejsza, że tak, uchwalmy tą ustawę. Uchwalmy tą ustawę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, pracujmy nad tym. No i tutaj właśnie do tego zachęcam. Jeżeli byśmy zajęli stanowisko, że taka ustawa jest potrzebna i przyjęlibyśmy to za ostatnią, że faktycznie trzeba ją uchwalić, to w takim razie trzeba stworzyć zespół. W mojej ocenie zespół, który będzie nad tym pracował. Ja wierzę, że te słowa moje nie idą na marne. Po prostu nie będę już więcej mówił na ten temat, tylko się teraz u pana Artura wypowiem. Zatem trzeba by stworzyć zespół. Zespół składający się na przykład z profesora Hofmańskiego, z wybranych sędziów Sądu Najwyższego, którzy zajmują się problematyką pracy operacyjnej, orzekają w takich sprawach, mają ogromne doświadczenie. Prokuratorów i sędziów wybranych, ekspertów między innymi, no ja jestem biegłym skromnym, też gdzieś bym tam mógł jako tam 58 ekspert być w takim zespole i jakąś cegiełkę włożyć w zakresie uprawnień, bo tutaj będą nie kwestie uprawnień, kochani państwo, decydowały do końca. Tu będzie ogromny problem konstytucyjny przy uchwaleniu takiej ustawy. Mam ogromne doświadczenie i wiem, co mówię, bo już nieraz próbowaliśmy nad tą ustawą pracować. Jeżeli nie będzie stworzony zespół właśnie sędziów Sądu Najwyższego, profesora Hofmańskiego i podobnych mu procesualistów, tak? Odpowiednich osób z Trybunału Konstytucyjnego, z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy rozumieją czynności i rzetelnie do tego podejdą, plus osoby ze służb i ludzie tacy jak ja, no to nie ma mowy, żeby taka ustawa powstała. Po prostu zostanie ona na pierwszym posiedzeniu odrzucona i zakończy się proces legislacyjny, tak jak było wielokrotnie i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zatem z wielkim szacunkiem, ogromnym dla Komisji Senackiej, ogromnym szacunkiem, uważam, że tak, mogą stworzyć zalążek tejże ustawy, nad którą później będziemy wszyscy mogli pracować i błagam państwa właśnie, jeżeli to by właśnie gdzieś dotarło do osób kompetentnych, żeby taki zespół powstał. Zespół, bo ktoś powie, no po co sędziego z Trybunału na tym etapie? No właśnie po to, żeby zapobiec późniejszym problemom, żeby to nie był bubel prawny, bo ta ustawa, która, no nie mogę być cyniczny, no ale ta ustawa, która została, projekt poselski ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, druk numer 353, który wpłynął do Sejmu 8 lutego 2008 roku, no może nie będę się wypowiadał, co to było. No to przeczytajcie to państwo i zobaczę, czy to może być ustawą o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, nie? No to jeżeli takie coś mamy uchwalać, to nie, to zostawmy te przepisy takie, jakimi są i po prostu je aktualizujmy tak, jak ja aktualizuję komentarze w Leksie. Zatem no, jeżeli coś robić, to naprawdę podejść do tego sercem, merytorycznie, odważnie. No może nie 52 osoby w zespole, no bo to się nie dogadamy, wtedy to za dużo. No ale jakiś taki właśnie zespół, o którym mówię i wymiana tych poglądów, burza mózgów, praca nad tym projektem senackim, nie wiem co tam stworzono, co tam szanowny pan Bondaryk tworzył za projekt, oczywiście popieram, jestem sercem za nim, żeby mu jak najlepiej wyszło, ale jeszcze raz powtarzam, że nie łudźmy się, nie będzie to projekt ostateczny, nie ma o czym mówić. Do tego bardzo, bardzo zachęcam do stworzenia zespołu i pracy nad uchwaleniem takiej ustawy. Panie inspektorze, z szacunkiem i docenieniem muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiej odpowiedzi pod tym kątem, że przedstawi pan kilka tak naprawdę teorii, czy tych właśnie tez, które przed chwilą pan omówił. Moimi gośćmi między innymi już kiedyś był poseł Paweł Szramka, tak, przewodniczący właśnie parlamentarnego zespołu. Jest kapitan Piotr Herman, z którym tworzymy taki cykl wewnętrzny, że tak się wyrażę, Smutni Panowie Dwaj i też te tematy omawiamy. Pomysły wszyscy mają różne, ale zazwyczaj każdy ma jakiś taki swój jeden, nie? A tutaj pojawiło się kilka. I powiem szczerze, osobiście optuję właśnie za tą ustawą, która będzie regulowała całość tychże działań, cały katalog, właśnie wspomniane metody, narzędzia, a przecież każda służba niech dalej posiada swoją instrukcję, według której będzie pracowała, no bo nasuwa się też to pytanie, które w sumie pan podniósł tak naprawdę. Komu zależy i komu ma zależeć, tak? No bo z jednej strony politycy, no. Z drugiej są właśnie te oddolne inicjatywy. Funkcjonariuszom by mogło zależeć, tylko jednym nie będzie zależało, bo nie będą chcieli no, pewnego rodzaju znowu faktycznego nadzoru i kontroli, bo o tym też trzeba powiedzieć, że dzisiaj gdzieś jest to niestety, ale iluzoryczne. A z drugiej strony też funkcjonariusze niektórzy, bo niektórzy zdają sobie z tego sprawę, inni chyba niekoniecznie. Dobre przepisy przecież będą zapewniały im bezpieczeństwo prawne, bo będą wiedzieli, na co ze swoimi działaniami będą sobie mogli pozwolić. Tak,
Ale takie najważniejsze chyba pytanie, które mi się nasuwa, bo przedstawił pan te tezy, ale co tak naprawdę właśnie tak do końca powinno być w tejże ustawie? Tylko ogólnie przedstawienie katalogu metod, narzędzi i kiedy i co właśnie można stosować, ale umówmy się, dość ogólnie. Pewnych rzeczy uszczegółowiać czasem nie wolno ze względu na niejawność, a w tym kierunku dzisiaj idziemy, tak? I ta niejawność ma ogromne znaczenie, ale pewne rzeczy można by było właśnie unormować, bo jeżeli ja w tych komentarzach w Leksie tyle piszę i piszę o rzeczach jawnych, to i w ustawie by można to pięknie zrobić, prawda? Tylko trzeba troszkę chęci, troszeczkę zaangażowania. Co tam się powinno znaleźć? Przede wszystkim trzeba byłoby powiedzieć, czym są te czynności operacyjno-rozpoznawcze. I już w tym momencie zaczyna się ogromny problem. Ponieważ wybitni przedstawiciele doktryny i pan profesor Taracha, przespaniały profesor, i pani Dobrosława Szumiło-Kulczycka, adwokat, wybitna też postać, niestety twierdzą, że taka definicja do stworzenia jest niemożliwa, że będzie ona ogólna, że po prostu tak naprawdę nie można dookreślić pracy operacyjnej, czynności operacyjno-rozpoznawczych, bo to są tysiące instrukcji niejawnych różnych służb. No dobrze. To chociaż w sposób ogólny, tak to, jak to uczynił Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń, czy też jak ja spróbowałem w swoim komentarzu o czynnościach operacyjnych, których jest w Leksie ten główny komentarz, system czynności operacyjno-rozpoznawczych, spróbować jak gdyby w ogólności unormować tą definicję i odesłać do tych instrukcji, prawda? Ale na miłość boską, w takiej ustawie trzeba powiedzieć, czym są czynności operacyjno-rozpoznawcze. I czyli już tu się zaczyna pierwszy problem, tak? Czyli już w sferze naukowej, tak? Już jedni powiedzą, powinna być, drudzy powiedzą nie, nie może być, bo nie da rady określić tej definicji. No i tu już się zaczyna pierwszy problem. Dalej, trzeba by było jak gdyby dookreślić określone metody pracy operacyjnej, wymienić sprawy operacyjne, ogólnie sprawy operacyjne, też mówię w ogólności, bo też trudno, żeby w takiej ustawie wymieniać metody pracy operacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sposób ogólny określić, powiedzmy, tam gdzie można te metody, prawda? Zatem tu już jest kolejna bariera i trudność w utworzeniu takiej ustawy, bo jeżeli mamy na czymś procedować i ma to być wiążące później dla sądów, dla prokuratur, to też musimy wiedzieć, jaka służba, jaką metodę stosuje i w jakiej formie sprawa operacyjna jest prowadzona, znaczy są te metody stosowane, czyli w sprawie operacyjnej. No, czyli tutaj też kwestia jakiejś ogólności. Tutaj ja się odniosę jeszcze do spotkania z panem prokuratorem Pawłem Opilkiem i tam w dyskusji wzięła udział pani profesor Ewa Gruza, nie ukrywam, mój autorytet naukowy. Powiem panu, że pani Ewa, już nie uzasadniając, bo nie była czasu, swojej argumentacji powiedziała, że jest to możliwe i ona jest w stanie jak najbardziej takie unormowania stworzyć, które pozwolą wymienić sprawy operacyjne, metody pracy operacyjnej określić, zdefiniować, określić kompetencje służb. Po prostu kilkakrotnie powtarzała, że jest to możliwe, że ona uważa, że jest to możliwe. W związku z tym absolutnie tu zgadzam się z panią profesor. Skoro jest możliwe, to spróbujmy to zrobić, prawda? Zatem jaki jest mój pomysł? Ja bym zaczął może, bo trzeba od podstaw zacząć, to może to coś da. Ja bym, na razie zostawmy proces poprawnej legislacji, bo jak ktoś tu by był z RCL-u, to już bym tutaj oberwał. Ale spróbujmy sobie powiedzieć, jak od podstaw, jak to stworzyć, żeby nam było łatwiej. Potem będziemy obcinać. Ja bym zrobił tak. Wziął te wszystkie uprawnienia służb, które mamy w ustawach, wraz z ich zadaniami, przeniósł na razie do jednej ustawy. Ja wiem, że to jest niepoprawna legislacja, że to tak nie wolno, ale na razie jeszcze to nie idzie do Sejmu, tak? Zaczynamy pracę nad ustawą. Wszystko to przenosi. Potem bym wziął te wszystkie komentarze z Leksa, moje, które napisałem, i bym podpiął, plus innych, oczywiście ja nie jestem sam, na miłość boską, oczywiście innych tutaj wybitnych naukowców i tak dalej, podpiął te wszystkie komentarze pod te artykuły tam, które są w tych ustawach służb. Potem zastanowił się, jak zdefiniować czynności operacyjno-rozpoznawcze, jak określić metody w różnych służbach, jak określić sprawy operacyjne, nie ujawniając tutaj tajności i wyodrębniając instrukcję o pracy operacyjnej dla każdej służby odrębnie. Zastanowić się nad innymi rozwiązaniami, które powinny w takiej ustawie się znaleźć, związane też, co pan mówi, z kontrolą tych czynności, z tym, że ja upatruję, też bym chciał, żeby to właśnie ci, którzy będą to kiedyś słuchać, wzięli sobie bardzo do serca, że w takiej ustawie
ta kontrola prokuratorska czynności operacyjno-rozpoznawczych, która jest dzisiaj w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, właśnie ta kontrola prokuratorska i sądowa powinna się znaleźć w tej ustawie. Ona jest dzisiaj pięknie opisana w tym rozporządzeniu. Jestem w trakcie przygotowywania wykładu, właśnie piszę o tej kontroli prokuratorskiej, no jest kapitalnie tutaj przygotowana. Boję się o jedno, bo to właśnie mówię, jak jest z tą kontrolą prokuratorską. Jak jest rozdział funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, czynności związane z kontrolą prokuratorską czynności operacyjno-rozpoznawczych są skrócone. Jak jest połączona, są rozszerzone. I właśnie teraz, jak jest ta połączona funkcja, najlepiej mi się podoba ta kontrola prokuratorska czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jest bardzo szczegółowo, świetnie opisana. I o to by chodziło właśnie. I to wprowadzi tą kontrolę prokuratorską do ustawy, tak? Czyli kontrola przełożonego to jedno. Trzeba się zastanowić, czy straszyć służby, czy wprowadzać tam te kontrole, nadzór i kontrolę w ustawie. No przełożeni mają w instrukcji, oni wiedzą, co robić. Czy po prostu wystarczyłaby ta prokuratora, kontrola prokuratorska, prawda? Zatem, no można, można. Zatem poddaję kolejny pomysł. Kontrola prokuratorska czynności operacyjno-rozpoznawczej w ustawie o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Zatem, no to by były takie jak gdyby podstawowe rzeczy. Warto by było pomyśleć o tym, czy ta ustawa by była dla służb, dla wszystkich, czy tylko na przykład dla adwokatów. O, nad tym się trzeba zastanowić, bo też ja tu zapomniałem o palestrze. No palestra też powinna brać udział w pracach nad tą ustawą. Tylko teraz, uwaga, jeżeli gdzieś będą zawiłe przepisy, gdzieś w tej ustawie wprowadzimy, jak gdyby z tych, co ja wprowadziłem, tak je potniemy i tak zaczniemy kombinować, na przykład połączymy policję ze Strażą Graniczną, uprawnieniami Krajowej Administracji Skarbowej, a tam czynności pewne się różnią, są inne, czy chociaż przy samej przesyłce niejawnie nadzorowane, no jest wiele, wiele różnic i zaczniemy je ujednolicać i wtedy co? Stworzymy ustawę jaką? No taką, że będą bić nam brawa tylko adwokaci, których też niezmiernie cenię, bo na salach sądowych jestem w tej chwili i palestra się ogromnie zmieniła, jest podejście bardzo profesjonalne w tej chwili do czynności operacyjnych, nie jest na siłę bronienie człowieka, tylko wysłuchanie stron, mądre argumenty, palestra no, kapitalnie w tej chwili działa. Zatem też uważam, że powinni być zaproszeni do tego projektu, ale pamiętajmy o tym, nie może to być ustawa, która powie, o, teraz będziemy robić pieniądze na tej ustawie, teraz to dopiero będziemy mieli raj. To musi być ustawa, która naprawdę faktycznie będzie rozwiązywała problem i pomagała służbom i wszystkim. Oczywiście, jak będą pewne uchybienia, to adwokaci oczywiście będą tutaj reagować i będą też mieli pole do popisu już później na salach sądowych. Ale żeby pomogli, żeby nie komplikowali przepisów, tak, tylko ułatwiali ich zrozumienie i unormowanie. I o tym też, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, już więcej nigdy o tym tak nie będę mówił. To po raz ostatni mówię. Raz i już więcej nie. Przepraszam, że tak się zarzekam, bo to mnie kosztowało bardzo dużo wysiłku. Robię to pro bono, robię to dla służb przede wszystkim, robię to dla prokuratur, sądów, dla instytucji, z którymi na co dzień współpracuję, kochani państwo. Zatem no, na to bym chciał zwrócić uwagę, żeby ta ustawa była procedowana z udziałem wszystkich przedstawicieli grup społecznych. Wszystkich, podkreślam. Czyli jak na początku powiedziałem, żeby się właśnie nie powtarzać. Niech ktoś będzie na miłość boską z Sądu Najwyższego, z Trybunału Konstytucyjnego, palestry, z prokuratury, tacy jak ja, prawda, i ze służb. Zatem no, niedużym zespołem do 20 osób no, na miłość, żebyśmy po prostu no, mogli normalnie rozmawiać, tak, żebyśmy tam wiedzieli, kto co powiedział i zapamiętali. Zatem no, zachęcam do tego, zachęcam, żeby powiedzmy nad tym zacząć pracować, procedować, ponieważ panie Arturze szanowny i drodzy kochani słuchacze, no niczym nie ryzykujemy, tak? Możemy sobie pracować nad tą ustawą w zaciszu, na razie ona nie idzie do Sejmu, tak? Projekt senacki zostanie stworzony, dać go do roboty, tak? I powiedzmy, pracujemy nad tym. Jest pomysł, jest zielone światło, też ktoś musi być Rządowego Centrum Legislacji, obowiązkowo w takim zespole, obowiązkowo. I załóżmy, mamy taki projekt i wtedy zielone światło, tak, ta ustawa ma sens, tak? Palestra nie ma pretensji. Sądy? Okej. Okay. Prokuratura? Okej. Okay. Eksperci biegli? Okej, okay, tak? Rzecznik Praw Obywatelskich? No, prawie okej. Okay. Trybunał Konstytucyjny? No, prawie okej. Okay.
działamy, prawda? Dajemy zielone światło, poddajemy procedowaniu, a nie tworzenie bubli legislacyjnych. No nie mogę ich krytykować, no bo ktoś się na tym też kiedyś w 2008 roku napracował. Poza tym ja też wtedy byłem wykładowcą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Też mi ktoś może powiedzieć, no to też chłopie mogłeś to porządnie zrobić, prawda? Myśmy praktycznie robili tą ustawę na twoich materiałach. Zatem no tu ja też pośrednio odpowiadam za ten poselski projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, bo ja widzę przepisane w nim moje komentarze, ale no niestety niektóre nie tyle przepisane, co rozbudowane w sposób no taki niezrozumiały, tak? Trzeba było zaprosić do zespołu, trzeba się było spotkać, trzeba to było racjonalnie nad tym projektem pracować. I wierzę, że teraz tego błędu nie popełnimy i że będziemy mogli wspólnie wszyscy nad takim projektem zasiąść i pracować. I nie straszyć rządzących, prawda? Bo w razie czego wyrzucimy go do kosza i tyle. I nie na tej zasadzie, że tą ustawą będziemy straszyć rządzących, że wyjdzie bubel i dopiero będzie rozruba w kraju, prawda? Bo nie o to chodzi, prawda? A wiadomo, że temat jest delikatny, bo dotyczy służb, jak powiedzieliśmy sobie na początku. Zatem spokojnie procedujmy i potem sami rządzący powiedzą, czy puszczają to, prawda? Niech na końcu zabiorą głos politycy i powiedzą, czy puszczają to, czy do kosza. No. Jak do kosza, no to będziemy mieli do komentarzy, wykorzystamy to sobie, na pewno ten trud nie pójdzie na marne. Zatem no z całego serca no, do takiego procedowania zachęcam, bo nigdy nie uchwalimy i nigdy nie dojdzie do prac nad tą ustawą. Ja słuchałem kilka wystąpień w Komisji Senackiej. No, nie spodziewam się rewelacji. No, mam ogromny szacunek dla nie tylko pana Bondaryka, innych członków i kolegów prokuratorów, którzy tam biorą udział w tej komisji. Nie spodziewam się, kochani państwo, rewelacji, naprawdę. No, ale będzie przynajmniej coś, nad czym będziemy mogli pracować. W takim razie ja w imieniu słuchaczy i swoim bardzo dziękuję za to, że to, co pan zazwyczaj nie mówi, panie inspektorze, to zechciał się dzisiaj powiedzieć, z tym tak, nami podzielić. Tak, ale mam takie pomysły, sugestie, uwagi, nie wiem, jak pan to odbierze, może się pan do tego odniesie. Bardzo słusznie pan zauważył, wymieniając w tej pierwszej wypowiedzi, umówmy się, dość sporo służb w ogóle, tak? Bo nie wszyscy może sobie nawet zdają sprawę, jak wiele służb jest dzisiaj uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Tak, 12 służb. Do podsłuchu wszystkie. Do kontroli operacyjnej wszystkie. Ale tak, ale możemy je podzielić. No a służby typowo specjalne, tak? Które też by de facto trzeba było zdefiniować. I na służby policyjne. Na służby typu policyjnego, ewentualnie jeszcze na służby, nazwijmy to, spraw wewnętrznych. Mam tu na myśli oczywiście te, które tropią nieprawidłowości, przestępstwa czy korupcję we własnych szeregach. To pierwsza taka właśnie jakby uwaga, sugestia. A druga, bo powiedział pan o nadzorze prokuratora, no sąd też oczywiście ten nadzór tak sprawuje. Ja powiem szczerze, chciałbym, aby to też wyglądało w ten sposób, żebyśmy nie ryzykowali pewnych nadużyć, bo jeżeli ścieżka jakby nadzoru i kontroli jest dość krótka, typu przełożony i na przykład prokurator, to niech to będzie prokurator, który będzie niezależny i na pewno z daną służbą, a przynajmniej nie z tą jednostką, nie współpracuje jako ten tradycyjny gospodarz jakiegoś śledztwa, tak? Żeby to była osoba niezwiązana i wtedy wydaje mi się, że też ta sytuacja była klarowna i można by to pewnie ująć też w tych przepisach, czy mylę się? Jak najbardziej tu się z pana sugestią zgadzam i te elementy należałoby uwzględnić. Co tutaj jeszcze, no powiedzmy, jeżeli chodzi o tą ustawę, ja tutaj sobie wypisałem jeszcze kilka uwag. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo teraz mamy do czynienia z tym nowym oprogramowaniem, tak, którymi posługują się służby specjalne, tak jak my tu podzielimy na służby policyjne, służby specjalne, służby wewnętrzne. I no powstaje ogromny problem, tak? Dzisiaj wiemy o tym ze stosowaniem tych środków inwigilacji, o których kiedyś co nie było mowy, tak? Ja nie wiem, jak program się nazywa. Pan minister Kamiński powiedział, że nie ma takiego oprogramowania, zatem ja uznaję, że no nie ma. A jak jest, ja o tym oficjalnie nie wiem. Zatem mówmy o jakichś szczególnych oprogramowaniach, które stosują służby. I w związku z tym jest problem z zakresem tychże czynności. Czyli ta ustawa też będzie musiała zawierać zakres stosowania kontroli operacyjnej, prawda? Czyli tutaj w przypadku służb specjalnych i w przypadku służb policyjnych. I teraz, jeżeli chodzi o moje stanowisko, o stosowanie tych różnych szczególnych środków inwigilacji dzisiaj, tych najbardziej dotkliwych,
no to uważam, że jak najbardziej służby mają uprawnienia do stosowania oprogramowania, no nie wiem, gdzieś tam w Izraelu mówi się o Pegasusie, tak? Panie Arturze? Pegasus w Izraelu? Jest, tak? Takiego oprogramowania? No ale sytuacja jest tego typu, że też wydaje mi się, że można by to uogólnić na temat oprogramowania, bo tak. Za chwilę wejdzie oprogramowanie o innej nazwie. Ja nie chcę nazywać, ja absolutnie to mówię o Izraelu. O Izraelu ja nie mówię o warunkach polskich. Zatem no tutaj powiedzmy, no takie oprogramowanie załóżmy, że jak gdyby by było kiedyś stosowane przez służby polskie albo temu podobne, albo jeszcze bardziej inwigilacyjne, bo idziemy do przodu, jak najbardziej. Służby w mojej ocenie mają uprawnienia do stosowania takiego oprogramowania. Problem polega tylko na tym, jeżeli chodzi później o wykorzystanie tych wyników, czy tam nie będzie jakichś pewnych uchybień, to trzeba sprawdzić, bo kwestia uprawnień tak, natomiast wykorzystania wyników z podsłuchu już tego, no to kwestia już wtedy ocenna. Natomiast nie możemy dzisiaj służbom zarzucić, że tych uprawnień nie mają, chociażby ze względu na zapis artykułu 267 paragraf 3 kodeksu karnego, który tam no, dopuszcza pozyskanie informacji, tak? Tam się mówi, że nie dopuszcza przez osoby inne niż osoby uprawnione, czyli osoby uprawnione mogą pozyskiwać tę informację z tychże systemów. I w związku z tym za pomocą takiego oprogramowania, to oczywiście to powinno być odpowiednio każdorazowo uzgadniane z szefem służby i wróćmy do tego zakresu. Tutaj znowu przy uchwaleniu ustawy dojdzie do ogromnych problemów, ponieważ bardzo dużo czynności jest maskowanych, są to czynności niejawne. Pan Artur też pracował i wie, jak to wygląda, zatem no, to nie są żarty i tych rzeczy ujawniać w ustawie nie wolno. Nie wolno, ja nawet w kuchni operacyjnej czasem, jak są jawne materiały, to nie mówię o tym, o maskowaniu, bo po co osoby, strony podejrzane, no nie może się uczyć pracy operacyjnej na sali sądowej, bo to będzie działało przeciwko służbom. Zatem też co do nazwania tych środków inwigilacyjnych, tak, tych skrajnych środków, tak jak tego programu izraelskiego i jemu podobnych, bo jakoś to musimy nazwać, no to tutaj no, musimy odpowiednio jakoś to oznaczać na wniosku o kontrolę operacyjną, czyli nie nazywać po imieniu, a odpowiednio, czyli jeżeli będziemy mieli zakres 19 ust. 6 ustawy o policji, tak, i będziemy mieli, że kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na przykład na uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, no to niech to zostanie i nazwijmy to odpowiednio jakimś tam symbolem SI czy jakoś inaczej. Czy utrwalanie dźwięków w pomieszczeniach środków transportu i w miejscach innych niż publiczne. Nazwijmy to tam gdzieś DZ. Rozumiem o co chodzi. Żeby nie dekonspirować maskowania czynności policji, prawda? W momencie, kiedy zostanie popełnione przestępstwo i służby to ujawnią, jest Biuro Spraw Wewnętrznych, komórki nadzoru, Inspektorat Nadzoru Wewnętrznego, tych komórek nadzoru jest więcej niż służb. Zatem no, sprawują nad tym kontrolę, tak? Kontrolę w samych służbach. Jeżeli dojdzie do przestępstwa, czy będą jakieś wątpliwości, no wtedy zacznie się przy tym grzebać. No i to też to trzeba robić znowu bardzo odpowiedzialnie. Bo nie, jeszcze raz podkreślam, nie wolno ujawniać drugiej stronie maskowania czynności służb specjalnych, to już brońcie Panie Boże, no także policyjnych i innych, bo to nie służy później efektywnej pracy operacyjnej. I na to nakład kładzie dzisiejszy rząd, na to kładzie nakład minister Kamiński, za co chwalę pana ministra i to nie bez względu na to, kto będzie rządził, czy jak nie mam pojęcia, co będzie, bardzo dużo zrobił dla służb i idzie w bardzo dobrym kierunku. I tutaj ja kiedyś źle myślałem, w tej chwili ja zupełnie inaczej spoglądam na to, rząd wykonuje ogromną pracę, jeżeli chodzi o służby, i tutaj jak najbardziej trzeba ku temu się skłaniać. Zatem ten senacki projekt niechby tam trafił i niechby faktycznie to byśmy to wszyscy obejrzeli i zastanowili się, jak określić zawartość kontroli operacyjnej. Czy sąd musi wiedzieć, że będzie na przykład stosowany program izraelski, prawda? Czy dokładnie jak on się nazywa i jak on działa i jak służby go stosują i maskują czynności? No w mojej ocenie nie. To nie powinno się znaleźć expressis verbis w ustawie, tylko ogólnie ten zakres powinien być podany z oznaczeniami i na wniosku też powinny być ogólne oznaczenia. Jak wejdziemy naprawdę
I tutaj adwokaci pewnie będą mieli zastrzeżenia do tego, co ja mówię, bo jak bronić, jak nie znamy materiałów, ale to będą nieliczne materiały dotyczące maskowania, gdzie wtedy właśnie można powołać biegłego, niech biegły zajrzy do kuchni operacyjnej, tak? Niech biegły skonsultuje z sądem, biegły niezależnie powie, czy naruszyła służba tam przepis, czy nie naruszyła przepisu instrukcyjnego w związku dalej ustawowy, prawda? Czy czynność jest niedopuszczalna, czy czynność jest nielegalna, czy jest niewiarygodna, jest wadliwa, prawda? To wszystko można zrobić, tylko no mówię, trzeba trochę właśnie takiej chęci i strony rządowej, i opozycji, prawda, jakiejś wspólnej rozmowy, nie tylko szykanowania się, prawda, i zwalczania w każdym calu walki przedwyborczej, no ta walka, wiadomo, no wybory muszą być, się, tak. Nie znam się na polityce, natomiast no, na sali, tam gdzie byśmy tworzyli tą ustawę, trzeba by było wszystkie grupy zaprosić, trzeba szukać konsensusu i wspólnych rozwiązań. I to jest właśnie to rozwiązanie, czyli o czym teraz mówiłem, o zakresie podsłuchu, bo to jest najbardziej dotkliwa metoda pracy operacyjnej, plus tam operacje, które są związane, gdzie jest stosowana kontrola operacyjna i maskowanie czynności, zatem dobrze to w ustawie ująć do najnowszych rozwiązań tych informatycznych, bo to wszystko postępuje, tam mam to prawo Unii Europejskiej, to też trzeba do tego dostosować. Skoro w przepisach prawa europejskiego, w wykładniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi się, że nie można inwigilacji stosować na przykład ABW zawsze, każdorazowo, powszechnie, tak, czyli kontroli operacyjnej i inwigilacji w sposób masowy, no to trzeba to też w ustawie określić. Kiedy można masowo, a kiedy nie można masowo. Jeżeli mamy do czynienia z działaniami terrorystycznymi, to wolno masowo. Jeżeli jest chłop, siedzi w biurze i bierze łapówki, no niekoniecznie trzeba tutaj go traktować jak terrorystę. Są inne możliwości inwigilacji, żeby w stosunku do niego zastosować i tą sprawę wykryć. Zatem no, to wszystko jest dla ludzi. Uważam, że naprawdę można nad tym popracować i nie chcę się powtarzać, trzeba dużo dobrej woli, dużo chęci ze strony rządu, ze strony opozycji i wszystkich grup, które wymieniłem już tych merytorycznych, prawda, i które by nad tym wszystkim popracowały i byśmy w końcu uzyskali taki konsensus, bo w związku z rozwojem informatyzacji, i to już dzisiaj widać w literaturze wyraźnie, nie tylko w literaturze, w prawie Unii Europejskiej, też w prawie krajowym, to jest kwestia czasu, szanowni państwo, to jest kwestia czasu, kiedy po prostu staniemy pod murem i będziemy musieli taką ustawę uchwalić, prawda? To jeszcze kilka lat i po prostu no zróbmy coś dla przyszłych pokoleń i zróbmy pierwszy krok, prawda? Może popracujmy nad nią i wtedy podejmiemy decyzję, czy można nadać jej bieg, czy jednak ona stworzy ogromne zagrożenie i tylko będzie przyczyną jakiegoś bałaganu i kłótni politycznych. No to wtedy takiej ustawy nie puszczamy, tak? A jeżeli ją merytorycznie pięknie zrobimy, w takim zespole, o którym których wymieniłem, bo taki zespół jest w stanie to zrobić, to wyjdzie naprawdę piękna ustawa, oczywiście tu z panią profesor Ewą Gruzą na czele, ponieważ stwierdziła, że to się da. Jak się da, to ja to mocno popieram. Ja jestem do uprawnień, oddaję serce, jestem ekspertem. Co do kwestii konstytucyjnych, co do kwestii związanych no, z gwarancjami praw człowieka, no niech zajmą się eksperci od praw człowieka. I nawet Trybunał Konstytucyjny w ostatnim orzeczeniu, nie tym 4/32, tylko tym nowszym z 2011 roku, pięknie sędzia, który tu orzekał w Trybunale, uzasadniał swoje stanowisko dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych. Czyli też wynika, że Trybunał też jest otwarty na pracę operacyjną. Nie tylko blokuje wszystko, blokują gwarancje praw człowieka. Zatem, no ale teraz pytanie. Czy taki sędzia, tak znakomity, tak wykształcony prawnik, czy sędzia Hofmański, prawda, czy inni wybitni prawnicy siądą w takim zespole, powiedzą, a my mamy w nosie taki zespół, my mamy swoją pracę. I zatem ja mówię, to muszą zrobić wybitni prawnicy. Ustawy takiej nie uchwalą ludzie przeciętni, z całym szacunkiem dla wszystkich, z całym szacunkiem. Mam szacunek ogromny dla wszystkich, do wszystkich się zwracam bardzo ciepło. Muszą to być wybitne postacie, muszą być te postacie, które tutaj wymieniam, które znam z literatury, które miały ogromny wpływ na proces karny, na te czynności, na rozwiązanie najtrudniejszych problemów, zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, na innych płaszczyznach. Te osoby są w stanie dopiero coś takiego stworzyć. Procedowanie takiej ustawy i przygotowanie na niższych szczeblach w mojej ocenie nie ma żadnego sensu. Trochę cytując klasyka i trochę też żartując, to wystarczy tak naprawdę komuś
nie powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić, on przyjdzie i to zrobi. No to też, panie Arturze, to też oczywiście, no można tak powiedzieć, że Jan Kowalski student prawa napisze i da to później wybitnym postaciom. No dobrze, oczywiście, no jak najbardziej, ale ja mówię, że już w zespole, w tym, który by naprawdę procedował kluczowo nad tą ustawą, muszą się znaleźć osoby naprawdę mocno związane z tematyką, tak? Może nie, nikogo nie pomijam, być może są osoby, których tu nie wymieniam, a naprawdę mają ogromną wiedzę, których no, nie było mi okazji poznać. Jak najbardziej, to też jak najbardziej by trzeba było takie osoby zaprosić, dla których to jest pasja i mają rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny prawa, prawa operacyjnego. Zatem no tutaj właśnie też odniosę się do programów inwigilacyjnych i jeszcze raz do zespołu, cały czas do tego wracam. Ja, panie Arturze, dzięki panu, no, przygotowałem się do tego spotkania, wypowiadam się, było seminarium, mówię, z doktorem Pawłem Opitkiem, z profesorem Gocem, z panią Ewą Gruzą, z innymi, z panią doktor Kędzierską z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, z innymi wybitnymi naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tak dalej, z innych uniwersytetów. Powściągliwie zabierałem głos, wypowiedziałem tylko kilka zdań, nie chcąc się narażać profesorom, bo może by odebrali moją wypowiedź za zbyt cyniczną. No i w związku z tym na tym spotkaniu, w tym podcaście pozwalam sobie na nieco więcej i wierzę, podkreślam to jeszcze raz, że to trafi do właściwych osób, to co mówię. Jak nie trafi, to już koniec. To już w żadnej, w każdej dyskusji będę mówił, że tak jak chcą, no, że tak jak chcą, żeby robić tak jak chcą. Natomiast to jest moje zdanie. Dzisiaj wyrażam moje zdanie po raz pierwszy o ustawie o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. To, co myślę w sercu, to, co myślę merytorycznie, to, co myślę przygotowując się do tego wystąpienia. Podkreślam, że chyba, tak jak pan powiedział, po trzech dekadach, 1991 rok, zacząłem zajmować się czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Ponad 30 lat jestem w problematyce. Mam prawo się wypowiedzieć. Mam prawo i wierzę, że profesorowie tę moją wypowiedź potraktują bardzo merytorycznie, bardzo poważnie, także rządzący, także pan minister Kamiński, któremu w zasadzie tę wypowiedź dedykuję, bo wierzę, że on walczy o służby. Nie pozostaje mi nic innego, jak nieskromnie obiecać, ponieważ mam wiedzę, mam sygnał zwrotny, gdzie podcast jest słuchany. Ale panie inspektorze, na koniec mam takie pytanie doszczegóławiające. Bardzo proszę. Uznając powiedzmy zasadność pewnego podziału służb w takiejże ustawie, to czy przełożenie na przykład pozyskanej wiedzy też by można było na przykład podzielić ewentualnie dla danych służb typowo na proces, a dla innych, i mówię tutaj pod kątem służb specjalnych na przykład, na dalszą wiedzę operacyjną i możliwość jakiejś kombinacji gry operacyjnej i tak dalej. Czy też zasadnym by było to rozdzielać w takim razie, skoro byśmy przyjmowali, że służby być może też by trzeba było skatalogować i podzielić według pewnego ich profilu, o może tak to nazwę. Podzielić, szanowny panie Arturze, podzielić, jednak działania policji wciąż bardzo różnią się od działania ABW. To, że myśmy w książce napisali, że kontrola operacyjna polega na tym samym w ABW, tak, w CBA, w służbach specjalnych, w Straży Granicznej, w policji, w innych służbach, to nie oznacza, że te służby tak samo działają. Zatem w mojej ocenie powinny te kompetencje w ustawie być bardzo wyraźnie rozdzielone, żeby właśnie nie łączyć, to co mówiłem, pewnych uprawnień policji z uprawnieniami służb specjalnych. Zatem no, gra czy kombinacja, gra operacyjna prowadzona przez ABW nie może być równoznaczna z operacją specjalną prowadzoną przez policję. To są dwie różne rzeczy, prawda? Inaczej działają służby specjalne, inaczej działają służby policyjne i to w ustawie musiało być wyraźnie rozdzielone. Także odpowiadając na pana pytanie, tak, rozdzielone. Uważam, że te kompetencje, pomimo że będzie w jednej ustawie, ja tak jak panu właśnie wspomniałem, tak, weźmy na razie wszystko, co jest, plus te wszystkie komentarze wybitnych naukowców, plus skromny mój komentarz z Leksa i zaczynajmy je obcinać, podpasowywać, układać, dodawać, ujmować, no i wtedy no, musi wyjść porządna ustawa, no nie ma siły, no musi wyjść. Ta, która nie będzie tak zagrażała, jak nam się wszystkim wydaje, bo ja zawsze powtarzam, że bubel prawny, jeżeli mamy wprowadzić bubel prawny, to broń Boże, nie dotykać się tego. Nie dotykać się. To nie może być, sprawy służb nie mogą być bublem prawnym.
widzicie Państwo, jak to wygląda, prawda? Jak wyglądają reformy służb, prawda? Jak wygląda kontrola służb specjalnych, profesor Zaleski, tak? Ile tam mamy? 7 czy 10 organów, które kontrolują te służby i w końcu one no, nie są kontrolowane tak jak trzeba, w sensie i dobrze, bo służby muszą się kontrolować przez koordynatora, tak? I same. No trudno, żeby wszyscy wszystko wiedzieli. Zatem tutaj też jakaś społeczna kontrola służb specjalnych, no jaka społeczna? Kto ma? Jakaś organizacja, fundacja kontrolować służby specjalne? Zatem no muszą to być ludzie powołani, muszą to być biegli, muszą to być specjaliści, muszą to być góry służb, no góry służb plus prokurator sędzia. Mi się wydaje, że to są najlepsze te czynniki kontrolne tych służb, prawda? I tam by trzeba poszukiwać, bo też w takiej ustawie albo to pominąć, albo no też, bo cały czas się mówi tak o kontroli służb specjalnych. Ile to już było tych spotkań, prawda? Zatem można by też jakoś o tej kontroli, tak jak jest kontrola prokuratorska tych czynności, no to gdzieś tam może jeszcze próbować pewną rzecz unormować, jeżeli to będzie potrzebne, a jeżeli to by miało wprowadzić zamieszanie, to zrezygnować. No to już były kompetencje osób, które dokładnie na tej kontroli służb specjalnych się znają. Ja mówię, jestem kompetentny w zakresie uprawnień służb i tu oddaję serce. Natomiast mówię już w takich kwestii, kto ma kontrolować i uważam sąd, prokurator, biegły, koniec. I tu się dogadywać, prawda? Szef służby wie, co się dzieje, prawda? I będzie wiedział, czy to może ujawnić, czy nie. Jak nie ujawni do sądu, to sąd wtedy powinien wziąć biegłego i powiedzieć, dobra, ja nie mogę się tego dowiedzieć, prawda? Bo to jest maskowanie. Biegły plus służby, proszę, ten wycinek pokazują biegły, który się zna naprawdę, który ma zaufanie wszystkich grup społecznych. Sprawdza tak, było okej. Okay. Proszę sądu, było okej. Okay. Rozumiem, o co chodzi. I to tak powinna wyglądać kontrola służb, w mojej ocenie. I to też mówię wyjątkowo, bo tutaj jak zaczną opowiadać i mówić, to stworzy się pewnie znowu kolejny czynnik, 12 czy 15 z kontroli służb, który znowu nie będzie kontrolował służb, prawda? Zatem no, to jest myślę, że najlepsza droga. To jest pewien pomysł, nad którym należy pracować. O tak to należy potraktować, to co teraz mówię. Inspektorze, skoro powiedział pan, że ustawa musi wyjść, to ja myślę, wręcz jestem pewny, że odcinek też nam wyszedł i będzie ciekawym doświadczeniem nie tylko dla wszystkich zainteresowanych powstaniem tej ustawy, czy to w służbach, prokuraturze, sądach, czy w innych prawniczych kręgach, ale także dla obywateli, którzy no też się interesują tym wszystkim, bądź obawiają się o swoje prawa i wolności. I gwarancje. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie też zachętą dla Państwa do odsłuchania kolejnych odcinków z panem inspektorem. Moim Państwa gościem był dzisiaj inspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji z doświadczeniem operacyjno-rozpoznawczym ponad 3 dekadami w tym zakresie, wykładowca m.in. Akademii Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Inspektorze, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę. Szanowni Państwo, którzy żeście mnie wysłuchali, szanowny panie Arturze, bardzo też dziękuję za zaproszenie, dziękuję jeszcze raz za to wysłuchanie i wierzę, że te moje słowa, które dzisiaj naprawdę wiele mnie kosztowały, wysiłku umysłowego, przygotowania, wierzę, że naprawdę dotrą do osób, które się tą problematyką zajmują i zostaną w pełni wykorzystane. Dziękuję pięknie. Tym bardziej jeszcze raz dziękuję. Bywajcie zdrowi. Bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.